To jest Box jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Ja powiem prosto do kamery. Piwa, pił herbaty, pił naszym przyjacielem. My name is Mike Malo, make sure you watch To Jest Box. Witamy wszystkich na kanale To Jest Box. Jesteśmy z Kasprem dzień po gali. Jest godzina chyba 13. Dopiero ochłonęliśmy. Wczoraj poszliśmy w miasto po tych wspaniałych emocjach na gali MB Promotion. Jakie są twoje wrażenia? Tak. No właśnie myślę, że o jakości tej gali świadczy to, że no jeździmy na te gale, byliśmy na wielu galach, nie zawsze dyskutujemy o tych galach do 5 rano, nie? A teraz się zdarzyło, bo były jednak pojedynki, o których się chciało pogadać i je przeanalizować, szczególnie jeden, wiadomo który, zaraz go sobie pewnie troszeczkę omówimy dokładniej, ale ja jestem zadowolony generalnie z poziomu gali. Właśnie chciałem zapytać, jakie są twoje emocje tak na gorąco, ale mówię, przecież to nie jest już na gorąco. Mm. Na gorąco to było wczoraj, ale jednak te emocje są ciągle żywe. Szczególnie po tej walce Talarek-Szymański, porozmawiajmy o tej walce, ponieważ ta walka była, wydaje się, jedna z najlepszych, jakie kiedykolwiek przyjdzie nam zobaczyć na żywo, bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby coś mogło pobić 10 knockdownów i taką dramaturgię. Myślę, że nie zobaczymy już takiej walki i myślę, że jak po latach kiedyś będziemy sobie wspominać te czasy, jak oglądaliśmy boks na żywo, jeździliśmy na galę i ktoś nas spyta, dziadku, jaka była walka, która wzbudziła w tobie najwięcej emocji, najbardziej, no może nie najlepsza, no bo to jest jednak takie pojęcie, no tutaj technika była na takim trochę niższym poziomie od pewnego momentu, ale jeśli chodzi o emocje, to tak jak niektórzy komentatorzy mówią o Gołota Bo, którzy tam byli, mieli okazję to zobaczyć. No, trochę wyższy poziom. Ale... Wyższy poziom sportowy, natomiast jeśli chodzi o dramaturgię, o zwroty akcji, to myślę, że my będziemy mówili o tej walce właśnie, że nic więcej nie zobaczymy, bo pobić 10 knockdownów w 5 rund i takie zwroty akcji, gdzie się wydaje, że Talarek już jest skończony w pierwszej rundzie, bo dwa razy leży na deskach, słania się na nogach, ledwo stoi, potem zwrot akcji, potem znowu zwrot akcji, bo w drugiej rundzie już były dwa knockdowny w obie strony, to niesamowite. Oglądanie tego na żywo, on jest spod samego ringu, ale tam z jednego z pierwszych rzędów, magia. Absolutna magia, szczególnie, że znamy tych zawodników, prawda? Wiesz, ty Szymańskiego chyba poznałeś. Tak, miałem okazję z nim spędzić dwa dni przed walką z Rafałem Jackiewiczem, bo robiłem dla niego wtedy materiał taki zakulisowy, więc byłem tam w hotelu, byłem na ważeniu, byłem na obiedzie, poznałem go trochę. No i faktycznie inaczej się ogląda takie walki wtedy, kiedy widzisz jak gość, którego znasz, po prostu zbiera taki omłot, że... No tak. Ja byłem teraz w Blue Mountain, on był naprawdę świetnie przygotowany i był bardzo zmotywowany. Gadałem teraz z Jakubem Mchyckim, mówi, że spalował po 14 rund i nie było tego spadku. Mhm. No wiadomo, tutaj był knockdown, to ciężko, żeby nie było jakoś tam spadku mocy, ale mówi, że tutaj był znacznie zwolnił w porównaniu do tego, co widzieli na treningach, ale ja go tam widziałem, był niesamowicie zmotywowany, był bardzo zadowolony z tych warunków, był zadowolony ze współpracy z Gasem i to nie mówię tylko o tym, co mówił przed kamerą, tylko też co mówił poza kamerą. Był naprawdę bardzo, bardzo energetyczny, bardzo pewny siebie. Mam wrażenie, że zupełnie inny niż na przykład podczas tej współpracy z Andrzejem Gintrukiem, gdzie on był taki trochę, mam wrażenie, że zagubiony, a tutaj wydawał się skoncentrowany, wiedział, co chce zrobić, był zadowolony z tego, że ta walka była właśnie z Talarkiem i wiedział, że to będzie mocna walka. Ale... Nałożył sobie sam dużą presję dodatkową. Nałożył sobie presję, ale wiesz, z drugiej strony ten Talarek, który we własnych tutaj gdzieś regionach, może on nie jest z Katowic, ale gdzieś tutaj z okolicy i gość, który zjeżdża do kopalni, gość, który wiesz, to jest w ogóle niesamowite, to jest w ogóle niesamowita historia, zwieńczenie, może nie zwieńczenie w tym sensie, że to już nic nie pójdzie, ale po tym, tak, nie będzie jakiejś wielkiej walki, ale w tej chwili można powiedzieć, że pewne zwieńczenie na obecny okres tej całej jego pracy i to jest dla mnie niesamowite, co on zrobił w pewnym momencie, tak, bo z tego, co on mi opowiadał, to było tak, pojechał do Węgier chyba, na kolejną walkę, bo on był dostarczycielem zwycięstw, krótko mówiąc. I złamał rękę. I mówi, że mógł wygrać tą walkę. Tak? Jak wiele walk, które jest u niego w rekordzie, tak, on przegranych. On miał promotora i te walki by były na innych galach w Polsce, to prawdopodobnie jego bilans by był inny trochę. Inny. I on złamał wtedy rękę i mówi, Robert, co ty ze sobą robisz? No nie? Nie jadłeś dobrze, nie przygotowywałeś się dobrze, nie złamałbyś sobie tej ręki, gdybyś był dobrze przygotowany, taka prawda, no nie? On tak uznał, że jego ciało było przemęczone, że jego ciało nie było gotowe na walkę. Kupił sobie mnóstwo książek o przygotowaniu fizycznym, zaczął czytać, zaczął oglądać filmy, zatrudnił psychologa, zatrudnił trenerów od przygotowania fizycznego, przestał sparować chyba wtedy,
zmienił swój styl boksowania, uznał, opuszczę ręce. Czyli wcześniej sparował, tak? To tak, tak. W pewnym momencie się pojawiło ten specyficzny. Tak, oczywiście, tak. Mhm. I on uznał, że przestanie sparować, bo mu to niepotrzebne, bo on się umie bić i on bije się po 5 razy w roku. Mhm. I jemu niepotrzebne są sparingi, tylko jemu potrzebne jest przygotowanie dobre fizyczne. I zaczął trochę dobierać swoje rywali, w tym sensie dobierać pozytywnym, tak? Że nie akceptować każdej propozycji na 2 dni wcześniej, tylko jednak wziąć walkę, która jest według niego do wygrania, na którą ma czas na przygotowania. Mhm. I nagle zobacz, on wygrał chyba 7 walk pod rząd, tak? I była ta wpadka z Dąbrowskim, znaczy nie wpadka, gratulacje dla Dąbrowskiego, który zresztą też ma teraz walkę dużą w Rosji. Tak? Mhm. Ale jednak, co za niesamowita historia, że był w stanie to tak obrócić i chłopaka utalentowanego ze świetnym zapleczem za sobą, tak? Takiego jak Szymański, jednak promowanego, jest w stanie usadzić po niesamowitej wojnie. To jest jakby, nikt się nie spodziewałby parę lat temu. Mhm. Więc to właśnie szukam wypowiedzi Andrzeja Wasilewskiego po tej walce, bo chciałbym znać twoją opinię, co na ten temat sądzisz, bo zaskoczył mnie tym tak naprawdę, bo ale może to skasował? Wiesz co, on napisał chyba, nazwał tą galę, całą galę katastrofą. Mhm. I trochę mnie to zaskoczyło, tak? Bo nie wiem, czy to był alkotweet, czy co, ale on uznał... Ja myślę, że nie, bo to się pokrywa z tym, z tą filozofią organizacji gali prowadzenia zawodników. Ale widzę, że ta skasował i napisał, że wow, super walka, Szymański i Tlarek, także jednak podziela nasze zdanie. Ale gdzieś napisał, że katastrofa pod tym względem, że zawodnicy grupy promotorskiej przegrali i on napisał, że były władowane setki tysięcy złotych, czy dolarów nawet napisał. Dolarów chyba, no. W tych zawodników, którzy przegrali, chodziło mu chyba o Wacha, chodziło mu o Szymańskiego na pewno i chodziło mu o Janaka, tak? Mhm. Że było władowane pieniądze w ich promowanie, a oni dzisiaj przegrali i po co, tak? Bo no. jego konkluzja jest taka. Widzę, że Mati idzie bardziej w tą stronę KSW w tym najbardziej pozytywnym sensie, że on chce dać po prostu dobry event i to nie jest takie zastanawianie się, że dobra, hodujmy go, może kiedyś wyciśniemy kasy, tylko dobra, jest event w Katowicach, tu i teraz, nie wiem co będzie za 2 lata, 3 lata, zróbmy dzisiaj dobrą galę, no nie? Mhm. Mi się ta filozofia podoba jednak. Mi też, tylko że bo Andrzej Wasilewski jednak ma tych zawodników, on ich doprowadza do dużych walk, nie? Udaje mu się zawodników, którzy teoretycznie na początku się wydaje, że nie są coś bardzo utalentowani, to nie są diamenciki takie w świecie boksu, tylko on ich tam powoli buduje i oni tam zdobywają w końcu pas mistrza Europy na przykład, jak się uda, to pas mistrza świata się zdarzało. Bez jakichś tam wielkich sukcesów amatorskich wcześniej i to jest, myślę, że skuteczna taktyka jakby na polski rynek, gdzie faktycznie nie ma zbyt wielu utalentowanych pięściarzy, nie? W Stanach Zjednoczonych to już wygląda trochę inaczej, tam raczej nie ma takiego budowania, hodowania, bo tam jest taki przemiał, tam jest tylu tych zawodników, tak. Że się szybko weryfikuje, jak jesteś słaby, to bierzemy kolejnego. U nas się nie da tak zrobić, bo jak masz tych paru w miarę przyzwoitych, to trzeba ich jakoś tam trochę otoczyć taką opieką i powoli budować, bo jak ich zweryfikujesz za szybko, to zostaniesz z niczym. I właśnie Mateusz Borek troszeczkę chyba teraz został, no trochę mu się te plany posypały. No nie do końca z niczym, bo jednak przejdźmy może do walki wieczoru i powiem ci, że Parzyn Czeski to jest naprawdę materiał nie tylko eksportowy, ale też rosnąca gwiazda, bo tylko, że tu jest problem jak z Mike'em Tysonem w pewnym momencie, że przychodzisz i potrzebujesz rywala, który ustoi coś, bo wyjdziesz do toalety na chwilę i już jest po walce, tak? Tak, no. I to nie są jacyś, ja nie mogę powiedzieć przecież, że Darek Sęk jest słabym rywalem. I na pewno to nie jest zawodnik, który się przewraca, tak? No, i on przewraca zawodników, którzy mają wytrzymać... Był chyba, nie wiem, tam 7 czy 8 rund, no tak? No tak, i generalnie całą resztę walk stoczył na pełnym dystansie, jeżeli chodzi o siebie, tak, nawet te, co przegrał. I to nie jest zawodnik, który się przewraca, tak? To jest nawet zawodnik, który gdzieś tam, powiedzmy, słynął gdzieś ze swojej odporności trochę wcześniej, no nie? Mm. Przyjmował te ciosy, jak gdyby nigdy nic, no nie? A on pada, to kogo mamy ściągnąć, no nie? W tej chwili jest trochę problem pod tym względem, ale jeżeli chodzi o efektowność, no to Robert Parzęczewski naprawdę przyjemnie się to ogląda. Bardzo przyjemnie. Tylko właśnie pytanie, czy jeszcze w Polsce da się mu zorganizować jakąś sensowną walkę? W sensie trzeba by mu ściągnąć już naprawdę teraz dość drogiego prawdopodobnie rywala, żeby się nie przewrócił za szybko. No i właśnie. Ciekawe, ile jeszcze właśnie, jakie są plany, ile go zamierzają budować, zanim naprawdę go wyślą na,
bo już była podobna oferta walki o Mistrzostwo Świata na przykład. Mówi się, że walka o Mistrzostwo Świata się nie odmawia. Tutaj zdecydowano się jednak na rezygnację i jeszcze zbudowanie go trochę, bo faktycznie on sam przyznaje, że on tego doświadczenia w boksie nie ma praktycznie, bo on kariery amatorskiej nie miał. On się uczy boksu teraz, ale to też pokazuje, jaki on ma talent do tego boksu, że w tak krótkim czasie udało mu się, w ogóle to jest zawodnik chyba w Polsce, który robi największy progres najszybciej, on się rozwija z walki na walkę, bo pamiętam tą walkę jego przegraną z tym Francuzem Luxembourge bodajże, gdzie no przegrał i faktycznie był zawodnikiem słabszym, ale widać, że on jest coraz mądrzejszy w ringu. Rozmawialiśmy o tym wczoraj pod ringiem właśnie, jak tłukł tego Czudinowa, że widać, że on szuka ciosów, że... Tak, to nie są ciosy na chybił trafił, to nie są ciosy, które mają zranić na gardę i sędzia może zaraz wkroczy, tak. Będzie widział, że dużo się dzieje, to sędzia wkroczy, machnie i będzie po walce. On chce znakotować rywala, on wie dokładnie, co chce zrobić. Tak, poczeka chwilę, zobaczy lukę, uderzy na dół, na górę, widać, że to jest wszystko przemyślane i skuteczne, bo ma tą petardę w łapach, więc jak trafi, to naprawdę... I to jest fajne, że zaczyna coraz bardziej bić z luzu, bo on wcześniej tak się napinał, wiesz, starał się uderzyć ten cios za wszelką cenę mocno, a mam wrażenie, że on coraz bardziej wierzy w swoją siłę ciosu, że ta siła ciosu po prostu tam jest. Tym bardziej, że teraz w niższej kategorii powinna być jeszcze mocniejsza ta siła. I on jakby w nią, w tej walce miałem wrażenie, że on wierzy w tą siłę i po prostu boksuje, a siła przyjdzie, wiesz, jakby tam jest i ona nie odejdzie, skoro jest, tak? Wiesz, to zawodnik, który może nie ma siły, powinien czasem skręcić się jeszcze bardziej i tak dalej, ale zawodnik, który ma siłę, nie musi tego robić, wystarczy, że boksuje, tak? I on się powinien skupić na boksowaniu i naprawieniu tego. I on zdecydowanie w tą stronę idzie, mi się to bardzo, bardzo podoba. Ale powiedziałeś, sorry, przerwę ci jeszcze, powiedziałeś jedną rzecz, że rośnie jego popularność i wiesz, my jesteśmy, żyjemy trochę w takiej bańce, gdzie naprawdę interesujemy się tym boksem, na co dzień sprawdzamy te wszystkie newsy, czytamy Twittera i nam się faktycznie też może tak wydawać i mam nadzieję, że tak jest, ale jednak na jego walce wyszło trochę, przerzedziło się, tak? Nie zostało tyle osób, ile było na przykład na Wachu, gdzie mam wrażenie, że to był chyba taki kulminacyjny moment, czy Jonaku. Wiadomo, dużo osób na pewno przyjechało na Jonaka, ale i tak to było trochę dziwne, że sporo osób wyszło gdzieś na walkę wieczoru, no nie? Może ale... nie wiem, czy sporo, trochę nie przesadzam, ale jednak było trochę luk na walce wieczoru. Było, ale to się zdarza nie tylko tutaj, nawet na tym KSW, o którym wspominaliśmy. Ja pamiętam, właśnie byłem teraz na KSW w Łodzi, na tej ostatniej gali, gdzie na walce wieczoru też masa ludzi zaczęła wychodzić. Na walce... No tak, ale właśnie widzisz, tutaj można powiedzieć, że ludzie przyszli na Pudziana, no nie? Który jest gwiazdą, a Narkun no nie jest gwiazdą, tak? I wiesz, jakby... Znaczy, jest jakąś tam gwiazdą, ale nie tego kalibru, co Pudzian. I tu też to pokazuje, że jeszcze Arab ma trochę do nadrobienia w tym aspekcie. On zresztą sobie zdaje sprawę, tak? Bo on nawet przed Senkiem mówił, że Senk jest bardziej popularny. Ja odbieram tą popularność, więc on powoli rośnie. Mi się podoba to, że jego spokój w tym wszystkim, że on nie chce niczego pośpieszać, że on nie uważa, że mu się należy. Tylko on chce sobie... Podkreśla, w ringu też o tym mówił, że sam sobie płacił za sparing partnerów, że on właśnie dużą część tych pieniędzy, którą zarabia na boksie, inwestuje w rozwój swój, w sparing partnerów, w trenerów, w jakieś tam odżywki, takie rzeczy. To się ceni naprawdę, bo niektórzy zawodnicy mam wrażenie, że zbyt przyzwyczajeni do tego, że im się właśnie należy, trzeba im zapewnić, że trzeba się nimi opiekować, a Arab sobie robi sam to wszystko i wychodzi to znakomicie, więc... Ostatni taniec, tak się ta gala nazywała, więc jeszcze krótko może byśmy się zastanowili, dla kogo to mógł być ostatni taniec, bo... No chyba mamy to samo nazwisko na myśli, tak? Znaczy na pewno Patryk Szymański, ale wydaje mi się, że też to był ostatni taniec... Dla Mariusza Wacha może to nie była ostatnia walka, natomiast to była walka, która prawdopodobnie zakończyła jego taką poważną karierę, gdzie jeszcze myśleliśmy o nim w kontekście dużych walk za granicą. Bo ponoć była taka możliwość. Gdyby wygrał z Bacole, to tam na Wyspach czy gdzieś coś tam się szykowało ponoć. Mógłby gdzieś wystąpić. Po trzech porażkach z rzędu, w tym pierwszej przed czasem, takie klasyczne TKO, bo on przegrał wcześniej tam z Powietkinem, przed czasem z Millerem, ale z Powietkinem to było chyba rozcięcie, z Millerem to była kontuzja ręki. Wydawało się, że ta szczęka jest nie do skruszenia, a Bacole go naruszył. Więc myślę, że będzie problem z dużymi walkami. Wiesz, tutaj można by powiedzieć, słyszałem, że niektórzy mówili, że sędzia może za wcześnie wkroczył i myślę, że na przykład zepsuł mu właśnie to takiego aurę, że on jest taki niezniszczalny. Ale jednak może właśnie uratował to, bo gdyby padło 20 kolejnych ciosów, może by Mariusz padł na deski i byśmy widzieli obrazek, którego nigdy nie widzieliśmy. A tak nadal można powiedzieć, że Wacha się nie da znokautować. No.
bo to było przerwanie i gdzieś on nie był aż tak bardzo zamroczony, nie był podłączony. Znaczy pływał, momentami trochę pływał, ale mam wrażenie, że trochę ze zmęczenia też. Mhm. Natomiast to była w ogóle bardzo, bardzo dobra walka w jego wykonaniu i ktoś powiedział, że gdyby tak walczył ze Szpilką, to by wygrał do trzeciej rundy. Nie wiem, czy aż tak, że ja jestem osobą, która docenia Artura Szpilkę, ale faktycznie on zaboksował lepiej niż z Arturem Szpilką, mam wrażenie. Intensywniej. Intensywniej ruszył od początku i może go też kosztowało jakieś tam później zmęczenie w tych późniejszych rundach, ale wyglądało to naprawdę dobrze, moim zdaniem. Tam któryś z dziennikarzy zapytał po walce, czy Mariusz, czemu był taki sztywny? Mi się wydaje, że jak na siebie, to on nie był aż taki sztywny. No, składał kombinacje, nie tylko pojedyncze ciosy, więc też mi się wydaje, że to wyglądało dobrze. Ja na tej walce akurat byłem na zapleczu, montowałem wywiady, więc zerkałem tylko na telewizorze, ale początek wydawał mi się naprawdę fajny w jego wykonaniu. No i Damian Jonak też, wspominaliśmy, że przegrał i to też jest dość poważny problem, bo jednak on miał nieskazitelny ten rekord. Wiesz, on ma firmę, on nie musi boksować, to też jest ważna rzecz. Tak, tylko że ten bilans wyglądał tak znakomicie, że aż przykro, że nie udało się zawalczyć ani jednego takiego wielkiego pojedynku z kimś naprawdę, jakiś pas, czy po prostu właśnie, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach. Kiedyś się o tym mówiło, jeszcze kiedy on był w grupie nokautu. Tam go został trochę zablokowany chyba, wiesz? Coś, były jakieś konflikty. Potem tak naprawdę wydawało się, że zakończył karierę w zasadzie, wrócił. No i wydawało się, że wrócił po to, żeby jednak skonsumować ten bilans jakoś. I prawdopodobnie takie były plany. Bo mówiło się... On nadal wygląda dobrze, ten bilans. To też nie żałujmy, że tutaj weszło 44-1, to jeszcze nadal myślę, że na zagraniczną galę gdzieś może pojechać, ale nie do tego kalibru może zawodnika, gdzie by pojechał. Tylko bardziej do młodego wilka, który gdzieś tam potrzebuje kogoś. No właśnie. I czy jest też sens robić taką walkę, no nie? No. Na dzień dzisiejszy, gdzie mam wrażenie, że jednak Damian, przynajmniej patrząc po tej walce, trochę zwolnił, no nie? Mm. I to nie była najlepsza walka w jego wykonaniu. Chyba on sobie też zdaje sprawę, że mówi, że wygrał. Wiesz, ja też się spodziewałem w pewnym momencie, że pójdzie dla niego ta walka pod tym względem, że to była jednak polska gala, tak? No my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie? Że jeżeli walka jest równa, no to raczej gospodarz wygrywa, czy to w Polsce, czy za granicą. No. Ale to nie, to też chyba Robinson jednak zasłużenie wygrał tą walkę i trochę zabrakło, jednak. Wydaje mi się, że brakuje takiego ognia, trochę było nastawienie się na taki jeden cios, trochę było za mało pracy. Ciężko powiedzieć, no wiesz, to jest zmiana trenera, nowy trener, to czasem ciężko może się dotrzeć, może jakaś nowa taktyka. Zobaczyłbyś ten rewanż, czy nie jesteś zainteresowany? Znaczy, nie mogę powiedzieć, żeby ta walka we mnie wzbudzała jakieś wielkie emocje, że teraz się nie mogę doczekać. Natomiast obejrzę chętnie, na pewno zerknę, no bo już jak się interesuje boksem, to takie walki się ogląda, bo to jest jednak Damian Jonak. Są największymi zwycięzcami walki Szymański, Talarek, oczywiście są kibice, ale największymi przegranymi tej walki prawdopodobnie są Młodziński i Wrzesiński, których walka, tam w pewnym momencie ludzie powiedzieli, że to jest walka wieczoru, ja sam im chyba powiedziałem, że na ten moment to jest walka wieczoru, ale na większości gal prawdopodobnie to byłaby walka wieczoru, tak. Bo była naprawdę niezła bitka, jak to mówią, a jednak ta walka zupełnie to przyćmiła, ale trzeba to chłopakom oddać, że zostawili sporo serca i zdrowia w tym ringu i dali naprawdę super walkę i nie spodziewałem się aż tak dobrej walki, tak czystej. Ja też, ja myślałem, że Damian Wrzesiński to wygra łatwiej, wyraźniej, pewniej, spokojniej, a Kamil nie Budziński... doceniasz Kamilo. No, nie doceniałem, no, taka prawda, zawalczył naprawdę ambitnie, naprawdę dobrze, widać było, że był przygotowany do tej walki, bo tempo było niesamowite cały czas. Więc no, super walka i też trzeba docenić, ale faktycznie o tej walce się ona zaginie trochę, o tym się nie mówi, dlatego że jednak właśnie Talarek z Szymańskim tutaj skradli show. Generalnie powiem ci, że jeżeli patrzysz na samą galę, to w ogóle Spodek ma jakąś taką swoją trochę magię i jak byłem tam i światła i jakby cały obiekt, bo on jest tak mocno do góry, że tak powiem, zbudowany w porównaniu do niektórych hal, które są dosyć szerokie i gdzieś jak siedzisz nawet z daleka, to mało widzisz. Mm-hmm. Tutaj jest taka jakaś fajna, mimo tego, że to jest duża hala, to jakaś mimo wszystko kameralna atmosfera. Tak. To jest bardzo fajna gala, hala do boksu właśnie. Bardzo fajna i ten klimat na gali i te walki, jestem tak zadowolony, że przyjechałem i zobaczyłem to na żywo, bo to był naprawdę produkt warty zobaczenia i jest mi trochę aż smutno, że nie było pełnej hali i jest mi trochę aż smutno, że to jest gdzieś tam niedocenione,
bo skoro są gale typu Fame MMA, są w stanie przyciągnąć 12 tysięcy i tu są... Nie wierzę w to, żeby ktokolwiek, kto jak, chociaż trochę się interesuje sportami walki i był pod, na tej walce Talarek Szymański, to nie wyszedł zachwycony, no nie? No. Więc czemu tutaj ludzie nie przyszli? To jest dla mnie trochę smutne, no nie? No jest, ale no my jako kibice możemy być zadowoleni. Faktycznie sytuacja troszeczkę się pewnie organizatorowi Mateuszowi Borkowi skomplikowała, bo pewnie liczył na nieco inne rozstrzygnięcia, natomiast no to nie jest nasz problem. My jako kibice jesteśmy zadowoleni. To była dobra gala, widać co się dzieje w mediach społecznościowych. Faktycznie być może to się nie przebiło do takiego szerokiego mainstreamu, natomiast tych gal w Polsce jest dużo i o wielu z nich się zapomina na drugi dzień. Natomiast tutaj ludzie cały czas będą o tym dyskutować. Widziałem, że zagraniczne media podchwyciły też temat. Ale czy ludzie to skojarzą później z MB Promotion, że to jest gala Matiego, że to jest gala, na którą warto iść i to są inne gale niż na przykład gale, w których wiesz, ktoś tam dostaje do jednej bramki? No właśnie, to jest pytanie, czy udało się... Ci ludzie w ogóle to rozróżniają, no tak, nie? Tak, no. Bo ja mam wrażenie, że faktycznie tacy bardziej niedzielni kibice boksu w ogóle nie rozróżniają grup promotorskich, tam czy gala w Polsacie, czy w TVP, boks to boks, tak? To ja widziałem kiedyś jakieś komentarze o Mati, coś tam, niszczysz polski boks, coś tam, wyciągasz kasę od Pudziana i tak, co? Wiesz, to co mi, dużo jest takich kibiców, ci tacy powiedzmy niedzielni kibice, na których liczymy, że przyjdą na galę, bo wiedzą, że coś się dużego dzieje, są kibice, którzy mniej więcej tam kojarzą jakieś fakty, co u nas kojarzy, coś Pudzian, Popek, coś Mati, coś boks, tak. Coś MMA, coś, jakieś ciosy, ale oni być może przyjdą na taką galę, bo wiesz, 12 tysięcy to jest dużo osób. Ja patrzę po naszych materiałach, czasem ktoś się żali, wrzuciliśmy na przykład materiał z ważenia wujka Samozło i ludzie piszą, co to jest boks, co wy zwrzucacie za bzdury. Tak? To dlaczego kurwa to ma 30 tysięcy wyświetleń, czy ileś, a na przykład trailer, nad którym się namaczyliśmy, Wierzbicki, Wowk ma 1500, tak? No. Albo jakiś tam merytoryczny materiał z kimś tam innym ma 2 czy 3 tysiące, wywiad z Parzęczewskim przed walką czy z Wachem mają po 3 tysiące, ale wiesz, wrzucisz jakąś bzdurę i to będzie miało... Tak, to samo jest z newsami, ja się zajmuję. Czyli nie ma fanów boksu. No. Ilu jest tych fanów boksu? 2 tysiące osób? Tak. 3 tysiące osób? 5 tysięcy osób, no powiedzmy, że 5 tysięcy osób gdzieś tam w porywach, no nie? Chyba tak, no nie? I to nawet to widać na właśnie naszym fanpage'u, gdzie się wydaje, że tam się raczej gromadzą ludzie, którzy się interesują boksem, nie? Że to jest taki fanpage dość specjalistyczny. Ale jak się wrzuci jakiś właśnie tam wywiad z jakimś mniej znanym polskim pięściarzem, czy po prostu właśnie zwiastun, no to tam 20 jakichś reakcji, parę osób to wejdzie, kliknie, zobaczy, ale jak wrzucisz newsa, że nie wiem, Marcin Najman tam kogoś... ma jakieś pretensje, czy tam jakiś pozew, czy ktoś kogoś obraził, czy właśnie wujek Samozło z tym Arabem, to ma tam po kilkaset reakcji, kilka tysięcy wejść, więc no to jest jakiś taki papierek lakmusowy jednak, co się klika i co ludzi interesuje, że jednak Mateusz Borek mówił od początku, kiedy wchodził w boks, że on chce właśnie sprawdzić, czy jest w Polsce kibic na boks, na poważny boks taki sportowy. Nie wiem, czy jest. Znaczy, jakaś grupa na pewno jest na takie gale jak w Radomiu, jak w Częstochowie, natomiast na większe obiekty chyba nie ma. To jest takie trochę gorzkie takie zakończenie tej naszej rozmowy, bo gala była wspaniała. Więc jeszcze wróćmy może na chwilę do tych emocji. I wiesz co, powiem ci, zaimponował mi jeszcze jedną rzeczą Talarek. Jego spokój. Ja szczerze mówiąc bałem się, jak on przyszedł do nas na wywiady, że to będzie tak, że on zacznie gadać jakieś głupoty, wiesz, wiesz, koleś leciał kilka razy na ten... Zdarza się. Dziwne rzeczy jakieś opowiadać, a on ciągle ma ten sam spokój, on ma, coś specyficznie z nim się robi wywiad, bo zadajesz pytanie jakieś, a on tak... Tak. Powoli, bardzo powoli zastanawia się nad pytaniami, on nie lubi jakieś tam odpowiadać, co mu się na usta przyniesie. Tylko zastanawia się i odpowiada dosyć zwięźle. Wiesz, ma zawód techniczny jakiś tam, jest wyuczony, więc on lubi być konkretny. Ale on bardzo fajnie i mądrze się wypowiadał po tej walce. No nie? Zrobiło na mnie wrażenie to odpowiedź gdzieś tam, ktoś go zapytał, co poczułeś, jak leżałeś, co chciałeś w tym momencie zrobić. Mówi, chciałem oddać mu, tak? Chyba tak spokojnie po prostu. Tylko tyle, tak? Ale docenił siłę Szymańskiego bardzo. Tak, w niewielu pięściarzy przyznaje po walce, że przeciwnik był mocny, że byli zranieni, zamroczeni, że przeciwnik mocno bije. Natomiast Robert Talarek uczciwie przyznał, że Patryk Szymański ma mocny cios i że odczuwał te uderzenia.
A wiemy, że zawodnicy często po nokaucie, po tym jak kończą na deskach, w wywiadzie po walce mówią, że nie biję tak mocno. Nie, to... Dobra, widzę, że już opadła nam energia, bo trochę coś tam wypiliśmy w nocy, a jeszcze nie zjedliśmy śniadania. Dlatego skończmy tematem najważniejszym, czyli aferą końską. Wszystkich fanów boksu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Bilopolans.